Ponad rok temu w Paryżu Jaguar zaprezentował model F-Type Roadster, jednak jeszcze rok wcześniej pokazano prototyp zamkniętej wersji. Wreszcie doczekaliśmy się seryjnego modelu F-Type Coupé. Przed nami samochód z silnikiem V8, doładowanym kompresorem osiągającym aż 550 koni. To o 55 koni więcej niż osiąga najmocniejszy F-Type Roadster. Samochód pojawi się na rynku już wiosną przyszłego roku i no cóż, jeśli ktoś ma pieniądze, to powinien skierować kroki prosto do salonu Jaguara.